Po prawej stronie legendy, po lewej stronie legendy. My tutaj jesteśmy od tego, by tym młodym duchem również dołożyć cegiełkę i w tym szczytnym celu też się oczywiście zaangażować, zarejestrować to wszystko, przedstawić na YouTubie, przedstawić na Instagramie, żeby cała Polska o tym wiedziała i żeby też mogli w przyszłości dołączać. Czy ty jechałeś kiedyś tak długo maluchem? Czy to będzie pierwszy raz? Tak długo nie, ale maluchem już co nieco jeździłem, więc myślę, że to będzie ciekawa przygoda i czeka nas dużo, myślę, śmiesznych sytuacji. Mnóstwo tutaj osób, które ci na pewno doradzą, jak się przygotować do tej trasy, jak wytrzymać w maluchu. Dzięki ślicznie. Ale myślę, że wytrzymamy, bo mimo wszystko nie jednak ma innej opcji. O to w tym chodzi, żeby to nie było tak łatwe. Cel jest szczytny, zbieramy na dzieciaki milion, więc to jest nasz najważniejsze nasze wyzwanie w tej całej akcji. No właśnie myślę, że my już udowadniamy tutaj całą ekipą wyprawy, właśnie razem z Rafałem, z naszym mechanikiem Pawłem, który przygotował malucha na dzień dzisiejszy, że właśnie nie ma rzeczy niemożliwych, bo to naprawdę był challenge, który wydawał się niemożliwy na początku, więc jest maluch specjalnie przygotowany do tego, żeby mógł wziąć udział w tej wyprawie, więc czuje się wyróżniony. Ma napęd ze Smarta, automatyczną skrzynię biegów, która za mnie będzie zmieniać biegi, więc dla mnie to też jest taki trochę powrót do przeszłości, kiedy stawiałem też jakieś pierwszy kontakt z motoryzacją, to był maluch i teraz znowu wsiadłem do malucha, w którym tak jak zawsze powtarzam przy tej okazji, że nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek poprowadzę malucha, no a to się właśnie dzisiaj wydarzy. Ten mój udział w wyprawie, tak które nieskromnie powiem, jest dobrym przykładem, że da się pobierać, że różne sytuacje, które nas spotykają, to nie jest zawsze koniec. No i właśnie myślę, że ta wyprawa to będzie taki dobry przykład, że damy radę, że zbierzemy ten milion, a myślę, że nawet więcej z takimi fantastycznymi ludźmi. Natomiast właśnie te dysfunkcje, które nabywamy, wypadek, jakaś trauma, to są rzeczy, które można przepracować, które można przewalczyć i dalej wrócić do realizacji swoich celów. Myślę, że jestem tego dobrym przykładem. Robimy małymi Fiatami, małymi autami wielkie rzeczy i to nam bardzo się podoba, to nas inspiruje. I Aneta, moja właśnie żona, która nie lubi takich wydarzeń medialnych, nie przepada za nimi, nie czuje się w nich najlepiej, jednak się zgodziła. Bardzo ci dziękuję, Żabo, za to. Dziękuję też mojemu zespołowi na czele z Dominiką Dudek, który wiele wkładu wniósł w to wydarzenie, w tą wyprawę. Ja nie miałem na to czasu. Wielkie dzięki, naprawdę odwaliście kawał dobrej roboty. Cieszę się, że jesteśmy tutaj, że wnosimy swój wkład w to, ale każdy z nas może być ambasadorem, każdy może wpłacić pieniądze, każdy może dawać dobry przykład. My tylko po prostu zaczynamy. Kto powiedział, że nie możemy się dobrze bawić? Będziemy starać się dobrze przy tym bawić. Nie wstydźmy się tego, ale naszym nadrzędnym celem jest pomoc dzieciom. My zostawiamy z Anetą dwójkę dzieci u naszych dziadków, znaczy u dziadków naszych dzieci, u naszych rodziców. Będziemy za nimi tęsknić. Ale robimy to właśnie dla innych dzieci, żeby inne dzieci, w tym również nasze, w przyszłości miały się lepiej. I jestem z tego dumny. I postaram się bawić dobrze, żeby było jasne. Ale to nie będzie łatwe w tym samochodzie. Chociaż kocham to auto, to jednak no wcale to nie jest taka fajna i przyjemna rzecz, jadąc tyle kilometrów.